Dobry wieczór Państwu, moje uszanowanie. 20.00, zaczynamy. Proszę Państwa, dostałem całkiem sporą ilość maili od stałych komentatorów w przedmiocie, nie nazwę tego aferą, pewnego szumu medialnego, który wywołał pan Krzysztof Stanowski, właściciel czy twórca, współtwórca kanału Zero. Razem z panem Zbigniewem Stonogą. Razem to akurat może jest za daleko, za mocno powiedziane. Przy współudziale pana Zbigniewa Stonogi, który zamieścił wczoraj klip filmowy, z którego wynikało, że. tam różne rzeczy, mówił pan Stanowski i jego pracownicy. Jedyne, co utkwiło w pamięci, to, że ziobro nie ruszamy. I to jakby jest kanwa całej tej afery. Te słowa wypowiadane przez pana Stanowskiego, że ziobry nie ruszamy. Co zresztą, mili państwo, jest faktem. Bo abstrahując już od okoliczności ujawnienia tego klipu, czy pan Stanowski go nagrał celowo, czy niecelowo, czy chciał, mówiąc kolokwialnie, wkręcić pana Zbigniewa stonogę w cokolwiek. To w tym materiale słowa pana Krzysztofa Stanowskiego trudno odebrać jako kłamstwo. Przecież pan Stanowski jest osobą prawdomówną, a człowiek porządny mówi prawdę. Teoria, która jest promowana przez jego. Teraz na nich się mówi Kuce. Zawsze mi się z korwinem kojarzyli, jeżeli Kuce i z konfederacją, ale może coś się zmieniło w tej materii. Zwani Kucami, takie trole twierdzą, że. Pan Stanowski, tutaj padają różne wulgaryzmy, ja nie będę ich cytować. Wygrał z panem Stonogą. Ja tego tak nie odczuwam. Proszę Państwa, pan Stanowski bardzo dobrze, że poszedł tak, tak, tak krok dalej i jakimś sumptem nie wnikam, jak dostarczył tenże klip filmowy, który jest oryginalny. Nikt nie podważa jego autentyczności, żadna tam sztuczna inteligencja no może nie, nie w samym klipie, może u twórców, nie wiem. E, film jest autentyczny. Na tym filmie widać młodych ludzi, którzy dobrze się bawią, mówiąc o tym, że człowiek został wciągnięty przez silnik odrzutowy gdzieś w Amsterdamie. E, tam widać taką panią blondynkę, też młodych mężczyzn, którzy się dobrze tym bawią. Rozumiem, że uczestniczyli e, w tej e, to miała być prowokacja. Ja nie odczytuję tego jako prowokacji. Ja odczytuję to jako materiał filmowy, który pan Stanowski nagrał, w którym tak na dobrą sprawę trudno wyczuć nutek kłamstwa, a nawet ironii. Autentyczność przekazu, ta fonosfera, która się tam pojawia, mieli państwo, jest jakby bliska faktom. Jeżeli przyjrzymy się na działalności medialnej pana Krzysztofa Stanowskiego, bardzo zresztą jest też aktywny, to trudno znaleźć tam jakieś materiały, które krytykowałyby Zbigniewa ziobra, bądź na przykład poddawałyby wątpliwość legendę jego, jego stanu zdrowia. Absolutnie. Tego nie znajduję. Więc możemy wysnuć wniosek, że Ziobry nie ruszamy. To się zgadza. Całość tego klipu mieli Państwo. Kiedy go odsłuchałem, e, ze trzy razy, może cztery, nie trzy, trzy, cztery, cztery razy, za każdym razem to, co mnie uderzało, to już nie rusza. E, to ma być prowokacja, ale pozwólcie Państwo, ja często lubię obrazować e, pewną dygresję. Redaktora pińskiego na wizji nie ma, więc nie będzie mi przerywać. E, właśnie za taką sytuację, że żona podejrzewa męża o nieuczciwość małżeńską. Nie wiem. Jej podejrzenia całkiem zasadne, bo faktycznie mąż spotyka się z kochanką, z którą łączy go coś więcej niż tylko chwilę uniesień. Jednak pojawia się uczucie. No ale mąż postanawia jakoś się ratować. Żona naciska, zaczyna. Być podejrzliwa, poszukuje go telefonu, próbuje go sprawdzać. Więc on wpada na genialny pomysł, zatrudnia, wynajmuje panią obyczajów swobodnych, po czym prowokuje sytuację, w której żona zastaje go w łóżku w sężej kobietą. Żona wpada w furię, w płacz, jest wściekła, padają mocne słowa. A można nie mówi słuchaj, kochanie, to tak klasycznie, to nie jest tak, jak myślisz. Ponieważ robisz takie sceny zazdrości, pozwól, że ci przedstawię. Ta pani jest panią obyczajów swobodnych, którą ja wynająłem po to, by w tej chwili, w tym momencie, akurat na twoje wejście zagrała rolę mojej kochanki. No, przyznaję, że chciałem ci zrobić trochę na złość, tak uprzykrzyć, może się trochę odegrać za te twoje sceny zazdrości, yy, ale ta pani to potwierdzi. No i ta pani mówi, droga pani. Czy po imieniu. Mówi, faktycznie, ja wykonuję najstarszy zawód świata. To nie jest mój kochanek. Nawet bym nie zamierzała z nim wchodzić w jakąś relację. Wynają mnie za określoną kwotę pieniędzy, bym zagłała rolę jego kochanki. Ja tę rolę odegrałam. Pomiędzy nami nic nie było, nic nie zaszło. Ja się ubieram i idę do roboty. Nie mylić z pracą. No i żona w to wierzy. Jest przekonana o tym, że serce męża dalej należy do niej. A on jest zadowolony, dlatego że dalej będzie mógł ją zdradzać, być w związku emocjonalnym z inną kobietą, a żonę oszukiwać. No to w tym momencie chyba musimy sobie powiedzieć, nie bądźmy tą naiwną żoną. Zresztą nie jesteśmy. Ja na pewno nie jestem. Wiecie Państwo, jak to jest złączeniem kropek. Z chaosu informacyjnego wyłapujemy to, co jest istotne. To, co jest ważne. Ważny jest pan Zbigniew Stonoga, który wielokrotnie już chciał ujawniać możliwe i rzekome, niewykluczone związki Krzysztofa Stanowskiego z PiS, branie przez niego milionu złotych, wspominał też o tym redaktor Piński i wielu innych niezależnych dziennikarzy. Pan Stanowski oczywiście jak zwykle zaprzeczał, no ale tam z tej organizacji NASK, tej agendy rządowej, tam jakieś pieniądze do kanału sportowego wyszły, chyba z 600 tysięcy złotych. Wyjaśnienia pana Stanowskiego ja jakby pomijam, bo to jest tak zwana beletrystyka, więc szkoda czasu i atłasy. No i jeszcze na to pan Stonoga też przytoczył sprawę, o której ja państwu mówiłem. Zapowiadając, że ta sprawa będzie miała swój ciąg dalszy, ale nie spodziewałem się, że akurat tutaj pan Stanoga tą sprawą się aż tak mocno zajmie, bo dotyczy spółki gate 24pl spółka z Warszawie. Ja nie wiedziałem o tym, że prezesem tej spółki i wspólnikiem pana Stanowskiego jest jego szwagier. Ja tą sprawą się zająłem formalnie, patrząc na formalne dokumenty. Nie miałem czasu, bo. Są ważniejsze sprawy, państwo jesteście, sprawy bieżące. Gdzieś tam, na jakimś dalekim marginesie, sprawa tej spółki pana Stanowskiego była u mnie na tak zwanej liście do zrobienia, ale nie był to priorytet. No, pan Stanoga postawił to za, za priorytet. Okazało się, że to postanowienie sądu, które tam się pojawia w tej sprawie o tym, że nie można tej spółki znaleźć że. Oni umawiają to. Zbiegło się z datą rejestracji nowej spółki pana Krzysztofa Stanowskiego, ale tam jest temat nieskładania sprawozdań finansowych przez długie lata. To jest fakt bezdyskusyjny i zaprzeczalny. Tutaj nie, nie ma miejsca na jakieś polemiki, jakiekolwiek interpretacje. Fakt jest taki: spółka jest spółką, przepisy są przepisami. Przepis jest generalnie abstrakcyjny. Oznacza to, że jest bez znaczenia, czy ta spółka. Nie wiem, miała obrotów 5 zł, 5 tysięcy, 50 milionów czy miliard. Przepis pozostaje przepisem artykułu 79 ustawy o rachunkowości. Z tego też artykułu wynikają konsekwencje prawne dla pana Stanowskiego jako czynnego członka zarządu tej spółki. Pan Stanowski twierdził, wyjaśnił, tłumaczył, również beletrystyka, wybaczcie Państwo, że to było ze szwagrem, że to martwa spółka, że o co chodzi. Że... No, chodzi o to właśnie, że przepis jest generalnie abstrakcyjny. No i tutaj pan Stonoga złożył formalne zawiadomienie do prokuratury w Warszawie, prokuratury rejonowej, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa tej spółki i pana Stanowskiego. Że oni świadomie nie składali sprawozdań finansowych, a przecież, jak pan Sanowski, jako zawodowiec, powinien wiedzieć, jako przedsiębiorca, że powinien złożyć tak zwane sprawozdania zerowe, że spółka, jeżeli nie prowadzi działalności, ale z takich czy innych względów nie zostaje zamknięta, zlikwidowana, postawiona w stan likwidacji, to składa się takie deklaracje zerowe, sprawozdania zerowe, że nic się w tej spółce nie dzieje, ale się je składa. W momencie, kiedy nie są składane, sąd z urzędu powinien zawiadomić prokuraturę. Taka jest procedura. Sąd tego nie zrobił, to jest bardzo ciekawe, i do prokuratura zacznie ten wątek również badać. Co z tego może wyniknąć? No z tego mogą wyniknąć zarzuty karne dla pana Stanowskiego. Tutaj nie bawimy się już w jakieś nagrywanie filmików czy akcje tak zwanych kuców troli zgromadzonych wokół. Kanału, kanału zero, tylko mówimy o poważnej sprawie no, nieskładania sprawozdań finansowych to może być potraktowane nie tylko jako wykroczenie, ale jako przestępstwo karno-skarbowe, jeżeli jest to w ciągu, jeżeli trwało to przez x lat i na przykład kanło tego tegożka było ukrywa, ukrywanie przychodów spółki. No, Pozostaje jeszcze kwestia, czy deklaracje vat były składane i CIT. Przez panów członków zarządu, czyli pana prezesa szwagra i przez członka zarządu, czyli pana Stanowskiego. Bo jeżeli składali jakieś deklaracje do Urzędu Skarbowego i ich księgowa się tym zajmowała, a nie składali do KRS-u sprawozdań finansowych, to, proszę państwa, myślę, że ocena prawnokarna prokuratury może być bardzo niekorzystna dla pana Stanowskiego. Także tutaj mamy do czynienia z, nie wiem jak to nazwać, pewniakiem, tak? czyli sytuacją, w której pan Krzysztof, no niestety, nie może się obronić, a tłumaczenie, które przedstawił w mediach społecznościowych, że to spółka martwa, że ze szwagrem, że tam nic się nie działo i tak dalej, myślę, że nie przekonają prokuratora, który raczej się uśmiechnie i powie, wie pan. No ale pan jest dowasem i ma dowód osobisty, to chyba pan wiedział, co robi. A nie jest pan przypadkowym słupem, tylko jest pan osobą publiczną, znaną, właścicielem wielu spółek, udziałowcem z tych już spółek i w zarządach, a zatem musiał pan mieć świadomość prawną. Zresztą ignorancja jurist nocy, czyli niezajmość prawa szkodzi. I tutaj pan Krzysztof no, już się śmiać nie będzie, bo nie ma się z czego śmiać. Znaczy, ja absolutnie, abyśmy mieli jasność, nie, nie odczuwam jakiegoś Szade Freunde, że pan Krzysztof może skończyć z zarzutami, a nawet z wyrokiem wskazującym. Wątpię, żeby to był wyrok więzienia bezwzględny. Myślę, że to jakieś będą tak zwane zawiasy w zawieszeniu, ale nie wiem, co tam w tej spółce się działo. Jakie były przepływy finansowe pomiędzy... Tą spółką, a innymi podmiotami, kim jest ten szwagier, czy on jest faktycznie szwagrem, no nie wiem, tak, bo takiej informacji nie posiadam. Wiem, że pan Stonoga bardzo się w to zaangażuje. Wracając, proszę Państwa, do tego nagrania, jedno jest pewne, że ziobry nie ruszamy. To jest jakby clue. Zostawmy okoliczności przekazania tego. Ziobry nie ruszamy. To jest ten podstawowy przekaz. Tu nie ma co tłumaczyć i wyjaśniać, bo ten materiał filmowy, zdaniem, tak jak zrozumiałem pana Stanowskiego, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, może państwo inaczej to interpretujecie, ale pan Stanowski przyznaje, że jest autorem czy współautorem, czy zleceniodawcą, nie wiem jak to nazwać prawidłowo. Tego klipu i on celowo przekazał panu Stonodze, by ten go ujawnił, bo to miała być prowokacja i on by chciał zadrwić. Ale czym chciał zadrwić i z kogo, jeżeli na tym filmie mówi o czymś, co de facto jest prawdą? Więc ja nie widzę tutaj powodu do zarzutów niektórych osób w przestrzeni medialnej, dziennikarzy, że oni nie sprawdzili, co chcieli sprawdzić. Przecież ten materiał jest autentyczny, nie jest zmanipulowany. Tam padają słowa, które można różnie interpretować, ale zdanie ziobry nie ruszamy koresponduje ze stanem faktycznym. Tutaj nie ma jakiejś nadinterpretacji. Podsumowując, drodzy Państwo, też myślę, że pan Stonoga, jak wiecie, ja nie komentowałem wcześniej nigdy materiałów Pana Stonogi, ani jego wpisów, ani aktywności medialnej. Też w komentarzach się odnosiłem, że ja nie komentuję, szczególnie, jeżeli chodziło tam właśnie o Zbigniewa i jego chorobę, czy tam jego miejsce pobytu i tak dalej. Tutaj miałem jakieś tam wątpliwości, ale tutaj mamy do czynienia z materiałem, który nie stworzył pan Stonoga, nie, nie zmontował. Go otrzymał, pana Stanowskiego. W z góry założonym zamiarze pan Stanowski chciał, żeby pan Stanoga go otrzymał. Podkreślam, nie wnikam w okoliczności przekazania tego materiału, no ale pan Stanowski się do niego przyznał. Także nie bądźmy tą naiwną żoną. Miejmy świadomość, że pan Stanowski dokonał. Tu użyję takiego kolokwializmu: samozahoranie, czyli chcąc spowodować prowokację, zadrwić, czy z pana stonogi, czy z innych osób, zadrwił sam z siebie. Bardzo ciekawy wpis popełnił redaktor Jan Piński. Pozwólcie Państwo, że go zacytuję: i Pińskiego, i że jego wpis. Jeżeli Krzysztof Stanowski sam produkuje na siebie kompromaty, a kompromat e, to jest ten kompromitujący materiał, taki skrót z rosyjskiego, na siebie kompromaty, to należy mu się biznesowa i wizerunkowa nagroda Darwina. Badania naukowe dowodzą, że ludzie nie zmieniają przekonań nawet, gdy okazują się błędy. W ramach powtarzanego eksperymentu przeprowadzonego na University of Michigan na początku XXI wieku, eksperymentu When Corrections Fail, politolodzy... E, Brendan Neham i Jason Riffler opisali efekt skutku odwrotnego do zamierzonego. Naukowcy najpierw przekazali badanym artykuł o treści wyssanej z palca, a następnie z nich pokazali, połowie z nich pokazali sprostowanie znajdujące się pod tekstem, które podważało główne jego założenie. Badani, którym przekazano sprostowanie, okazali się bardziej skłonni wierzyć w pierwotną treść artykułu w porównaniu do tych, którzy sprostowania nie otrzymali. Co więcej, pierwsza grupa uczestników eksperymentu yy, utrzymała się swego przekonania silniej niż druga. Innymi słowy, sprostowania nie tylko nie naprawiają błędów, one wywołują skutek przeciwny do zamierzonego i umacniają błędne sądy. Dlaczego tak się dzieje? Otóż za, sprawę, za sprawą sprostowania dane założenie pojawia się w umyśle czytelnika raz jeszcze i zmusza do powtórzenia wcześniejszych procesów mentalnych. W rezultacie jednak sprostowanie, zamiast skłonić odbiorcę do pozbycia się dotychczasowego przekonania, zdaje się tylko wzmacniać przywiązanie umysłu do kwestionowanego faktu. Tak więc przekaz, że Stanowski jest sługusem PiS i Ziobry, prawdziwie w 100%, pozostanie na zawsze niezależnie od rozwiązania zagadki nagrania. Proszę Państwa, i tutaj pan redaktor Piński ma absolutną rację bo my nie musimy dokonywać przekonywania samych siebie, a tłumaczenie pana Stanowskiego, które on prezentuje, trochę wygląda mi jak tego męża, który wziął sobie panią swobodną do domu, żeby przyszła żona złapała ich in flagranti i on powie, ha, 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 to był taki dowcip, ha, ha, ha. Kochanie, to nie jest tak, jak myślisz, ta pani jest wynajęta, nie jest wcale moją kochanką, ale że byłaś to ja ci chciałem udowodnić, że proszę bardzo, to niech będzie tak jak chcesz. Widzisz, jak się teraz czujesz, to wszystko nieprawda, bo ja Ciebie bardzo kocham. Ona płacze, pada mu ramiona, on wyciąga pierścionek z brylanty, mówi: Kocham Cię, moje kochanie. Po czym za 20 minut wysyła smsa do swojej kochanki, pisząc: Udało Ci. Pan Stonoga też chyba nie będzie taką naiwną żoną, a raczej nie jest i się zorientował, ale też działał w dobrej wierze. I to, co on ujawnił. w po sumie pokazało, jakim człowiekiem jest Krzysztof Stanowski. Czytałem, przepraszam, oglądałem też komentarz Pana doktora Napierały. I na YouTube widziałem fragment i, i na Platformie X też. Polecam Państwu ten komentarz. Bardzo interesujący, szczególnie puenta Pana doktora Napierały mnie szczerze rozbawiła. Ja puentować tak nie będę. Jakby nie wypada na naszym kanale, trzymamy Trzymamy językowy tutaj tak powiem, bardzo wysoki poziom i choćbym chciał gdzieś mocniej coś zaakcentować, to zasady to zasady. Drodzy Państwo, konkludując, czyli podsumowując całość. Pan Stonoga nie dał się nabrać. On ujawnił to, co otrzymał. Sprawdził, że materiał nie jest autorstwa sztucznej inteligencji, choć patrząc metaforycznie to może, ale że jest autentyczny. Na nim występuje faktycznie pan Stanowski, jego młodzi pracownicy. Nie wiem, czy ci młodzi ludzie zdają sobie sprawę z konsekwencji zawodowych, życiowych dla nich, Uczestnictwo w takiej, nazwijmy to, hucpie, raczej chyba nie skłoniło, nie, nie skłoni potencjalnych pracodawców, by zatrudniać takie osoby, które biorą udział w tego typu właśnie chłopach. Choć nie wiem, no ale to już jest sprawa moralności, etyki tych młodych ludzi, chyba wiedzieli, na co się piszą. Zresztą sam pan Stanowski powiedział przecież tak wiecie, na co tam się pisaliście, czy na, na co się umawialiśmy i to też jest prawdą, bo ci młodzi państwo uczestniczą w tej chucpie, którą zorganizował pan Krzysztof Stanowski i robią to świadomie. Ta pani blondynka i ta druga pani o ciemnych włosach w takiej ładnej bluzeczce bardzo wytwornej, która się śmieje też, że człowieka silnik odrzutowy wciągnął i go przemieli. Bardzo dowcipne. prawda? Konkluzja jest jedna. Pan Krzysztof Stanowski sam siebie zaorł. Ludzie inteligentni, a tacy są na tym kanale, to są siwizowie, naszewicki. Ja drodzy Państwo, myślę, że prawidłowo odczytacie ten materiał. Oglądaliście go, ja nie muszę go tutaj ponownie publikować. Ten materiał pokazuje w zasadzie prawdę kim jest Krzysztof Stanowski, do czego jest zdolny, yy, jaki ma charakter, czy raczej jego brak może. Coś ma, jakie cechy charakteru ma, a jakich mu brakuje, o jakich może tylko pomarzyć. A pan Zbigniew Stonoga też okazuje się takim może narwanym, czasem niezbyt zastanawiającym się nad tym, co publikuje, ale człowiekiem o bardzo takich szczerych intencjach. Ma bogatą przeszłość, bardzo trudną. Yy, z innego pieca chlepiat. ale jeżeli byśmy spojrzeli na bilans, to myślę, że szybciej bym zaufał panu Stonodze niż panu Stanowskiemu. Dajcie państwo znać w komentarzach, co o tym myślicie. Jakie jest wasze zdanie? Jaka jest wasza opinia? o tej sytuacji. Bardzo jestem ciekaw, co napiszecie Państwo, jak to skomentujecie. Z maili już wiem, ale nie będę zdradzać, żeby absolutnie nie, nie uprzedzać. Napiszcie Państwo. Co myślicie? O tej sytuacji, o pan Stanodzo, pan Stanowski. I o prawdziwości słów, które pan Krzysztof wypowiedział przecież chyba nie kłamam Dobrej nocy